Dzień dobry kochani, witamy się na przeglądzie w Pepco. Pamiętajcie, lecimy do 10 tysięcy subskrypcji, już zostało niedużo. Tu mamy takie trampeczki na sam początek z białą podeszwą za 15 zł. Takie tylko wsuwane na gumeczki, one są bardzo wygodne. Tu mamy następne, tu są takie adidaski i te adidaski kosztują 30 zł, od 22 do 32 rozmiar. Następnie mamy klapeczki i klapeczki już takie letnie, poczekajcie chwilę, zaraz Wam powiem jaka jest cena. Cena tych klapek to 25 zł. Obok mamy sandałki. Sandałki takie bardzo leciutkie. I sandały mamy za 20 zł. Takie zapinane na rzepki, ale ładne kolory. Co my tutaj jeszcze mamy? O, jeszcze są ze Spidermanem takie buty wsuwane, adidasy. Fajna opcja dla dzieciaków, które nie umieją jeszcze zawiązywać bucików. Bo wiadomo, że z tymi sznurówkami to zawsze jest problem. 35 zł kosztują takie adidaski. No, ale pokażę Wam jeszcze coś. Pokażę Wam akurat buty na pogodę taką, która jest u nas. 30 zł kosztują takie gumiaczki. Gumiaczki i gumaczki, jak tam się u Was na to mówi, czy kalosze. Przechodzimy do ubrań. Tu mamy taki t-shirt, koszuleczkę mamy. Z czym? Z kołnierzykiem. Przepraszam, zawiesiłam się. 15 zł kosztuje. 15 zł taka w paseczki. I jeszcze tu jest taki dodatek pomarańczowy. Na dole jeszcze ma takie tutaj rozporki. No i z tyłu również w paseczki. Koszulka za 10 zł z takim wielbłądem. Jak widzicie, tak wygląda. I z tyłu jest biała. Ale jak widzicie, mamy tutaj z tej serii również fajną koszulkę. Również ze zwierzątkami, między innymi z tym wielbłądem. Za 10 zł. Od 104 do 134. Jak mamy tutaj koszulki, jesteśmy blisko spodenek, pokażę Wam spodenki za 20 zł. Tu mamy z serii Mickey Mouse, jest tutaj nawet Mickey narysowana. Spodeneczki są fajnie przeszyte, nic się nie będzie odwijało. I z tyłu są po prostu jeansowe. Ale tutaj chyba mój syn nie zauważył, on jest fanem Marvela, poczekajcie. Kosztuje 20 zł, od 104 do 134. I tu są takie spodenki. Również są takie podszyte. I z tyłu, jak to w jeansach, mamy kieszenie. Dobra, odwieszę sobie te z powrotem. Idziemy dalej. Dalej mamy spodnie dresowe. I spodnie dresowe. Te akurat są za 25 zł. Jest naklejeczka, że są takie miłe, miękkie w dotyku. I tak naprawdę jest. Te ciuchy w Pepco się naprawdę poprawiły. Fajnie są mięciutkie. Bardzo miłe naprawdę. Tu mamy również za 15 zł. Takie spodenki ze sznurkiem, bez kieszonek. Tylko tutaj mam jeszcze taką naklejkę, nie ma kieszonek. I z tyłu nie ma. Jest również pusto. O tak. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wczorajsze komentarze. Tak, byłam już bardzo zmęczona tymi przygotowaniami, ale komunia wyszła piękna. Dziękuję Wam za te miłe słowa w komentarzach. Wszystko wyszło naprawdę prześlicznie. Dobra, pokażę Wam tutaj dresiki.
Tu są takie granatowe za 20 zł. Jak widzicie, z przodu jest kieszonka, jest naszyweczka i tu jest jeszcze taka papuga żółta. Z tyłu są po prostu granatowe. Dalej mamy takie neonowe, żółte, 20 zł, od 104 do 134 i z przodu jest również, to chyba nawet z takiej samej serii, bo widzę, że w tym samym miejscu naszywka i na tej samej nogawce mamy, tylko tutaj teraz mamy napis, tam była papuga, tu jest napis. I trzecie spodenki, już troszeczkę inne kieszonki mają po bokach, za 20 zł, również od 104 do 134 i jak widzicie na lewej nogawce mamy napis. Dobra, a tu są dla fana piłki nożnej, całe w piłki, może ktoś jest fanem, mój synek jest fanem, ale nie widział akurat tych spodni jeszcze. Dobra, już Wam mówię, kosztują 20 zł i również takie same wymiary. Kieszonki, jeszcze tak Wam podniosę. Dobra, ja sobie tutaj to wszystko poskładam. Słuchajcie, piszcie, jak tam Wasze warzywa. Ta pogoda jest po prostu w kratkę, raz zimno, raz ciepło, raz deszcz. Dajcie znać, jak tam Wasze ogórki, bo u mnie tylko chyba jeden wyszedł z naprawdę chyba z 20, jak nie więcej. Także nie mam pojęcia, co się w tym roku dzieje z tymi ogórkami. Piszcie mi w komentarzu koniecznie, poczytam, co tam u Was jest. Następne mamy takie hity gazetkowe z tej serii Scooby-Doo za 15 zł. Mamy taką bluzeczkę, ona jest fajna. Już Wam tu pokazuję, jak ona wygląda, bo nie dość, że ma z przodu fajny ten nadruk, bardzo miła w dotyku, widać, że porządnie nadrukowane to. To jeszcze ma tutaj taki fajny paseczek, taka inna niż wszystkie. I tu mamy w takim kolorze. Tu mamy w takim kolorze, a tu mamy niebieska. Myślę, że ta również bardzo fajny kolor, taki żywy. Dobra, tu się zniżymy, zobaczymy, co tu jest. Tu są spodenki, również to są nowości. Za 15 zł, od 104 do 134. Nie ma sznureczków, są tylko tak tutaj, jak widzicie, zaplecione w takiego X-a. No tak, mogłam się tego spodziewać, że coś mi spadnie. Okej, poczekajcie. Jakoś sobie tutaj poradzimy. Zaraz to wszystko naprawię. Dobra, chcę Wam tylko pokazać, jak wyglądają z drugiej strony. I tu mamy kolor zielony. Ale mamy również kolor niebieski. Dobra, przechodzimy dalej. Pokazałam Wam niedawno takie neonowe. Tu mamy żółte za 10 zł. Za 10 zł już od rozmiaru 74. Bardzo fajny kolor, taki letni bym powiedziała. I również w dotyku są bardzo fajne. Dobra, kieszonek nie ma, jak widzicie. I tu na końcu są tak podwinięte. Tu mamy jeszcze takie. Za 10 zł również, a tu możemy sobie dokupić do nich bluzę za 25 zł, taką rozpinaną z kapturem, tak się prezentuje. Ja bardzo lubię takie bluzy z kapturem, bo zawsze jak jest cieplej, to można sobie ją zdjąć albo odpiąć po prostu. I jak widzicie, tu jest jeszcze kaptur i na kapturze jest taki paseczek. Wyżej mamy koszulkę. Koszulkę mamy z żyrafą za 8 zł. Za 8 zł. Żółta koszulka. Zobaczcie, jak świetnie by wyglądała z tymi dresami żółtymi. Można sobie zrobić fajne komplety. Dobra, przejdziemy dalej. Tu mamy
taką bluzę ze spodniami za 30 zł, więc myślę, że też super cena za dwie rzeczy. Pokazuję, tu możecie sobie odpiąć, jak widzicie też guziczki są dwa, żeby było lżej przez główkę. Czekajcie, tak chcę Wam trochę je pokazać. O, dresy są również w takich samych kolorach, co jest bluza. Może ktoś potrzebuje koszulę, to koszule są za 20 zł, takie w krateczkę. I mają jeszcze tam taką naszywkę. I z drugiej strony wyglądają tak. I tu jeszcze Wam pokażę taką bluzę cieniutką za 12 zł. Taki ma cieniutki rękawek. Jeszcze się upewnię, tak. Dobra. I tak ona wygląda z pomarańczowym napisem. I również ma te guziczki, żeby było lżej przekładać przez główkę. Z drugiej strony jest po prostu cała czarna. Dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd. Jeszcze raz dziękuję Wam za wszystkie przepiękne komentarze, za te subskrypcje, za lajki. Naprawdę jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczna. I cóż mi pozostało? Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.